Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan, tutaj witam w kolejnym, pewnie długo wyczekiwanym przez niektórych, odcinku z kariery z The Crew, normalnego The Crew. Nawet na tym koncie nie mam Colina Lunic, znaczy każdy ma jakieś tam Colina Lunic i ja też jakieś tam mam, ale wychodzi na to, że nie mam nic, także witam z takiego normalnego The Crew i na początku odcinka od razu zapowiem, że będzie niedługo jakiś luźny tuning, na pewno będzie luźny tuning jakiego samochodu niektórzy z grupki mogą się domyślać, nawet tu się teraz pojawił i znikł. No i słuchajcie, co jeszcze, na pewno będzie jakiś odcinek z początku bądź z całej kariery z Colina Lunic, ponieważ słuchajcie, no ta kariera podobno cała trwa około 25 minut, jakby się tak sprężyć, ponieważ mam bardzo krótkie misje, ale dlaczego w ogóle zaczynamy sobie odcinek w takim menu? Co się w ogóle dzieje? O co chodzi, no nie? No więc ja nie wchodziłem na to konto bardzo długo i patrzę sobie, tak wchodzę do gry, mówię, no nie, mam tylko 7000 baksów, co ja zrobiłem? Po czym tak spojrzałem sobie tak raz, tak drugi raz, tak się przyjrzałem dokładnie, tak przetarłem oczy, czy na pewno to widzę, i 300000 crew credits wzięło się na moim koncie z nie wiadomo skąd, nie wiem, no po prostu tak jakoś sobie wszedłem, patrzę, 300000 crew credits, ja tych kredytów oczywiście nie kupiłem, myszką wam pokażę, gdzie jest ta liczba, o, tutaj, zmieniamy sobie na pada, więc tak, słuchajcie, no jakoś tutaj się tak to złożyło. Ostatnie odcinki nie były zbytnio nagrywane w ten sposób, ponieważ nie miałem możliwości, jeszcze byłem chory, mam ostatnio bardzo mało czasu, przepraszam jeszcze raz, zresztą jest o tym odcinek, o tym moim braku czasu, no każdy teraz ma, tak w ogóle moda jest chyba na brak czasu. I kolejną rzeczą jest to, że jesteśmy teraz jakby w drugiej wersji tego modu graficznego, którego wam pokazywałem, tylko w tym momencie jesteśmy w takiej wersji, która nie jest tak bardzo mocno kontrastowo ulepszona, ale ulepsza same kolory w The Crew, no i oczywiście tą ostrość. Także tu się przyjrzycie, czy to wygląda lepiej, czy gorzej, bo będziecie widzieli w całym gameplayu. No i kontynuujemy sobie z moim Skyline'em, którego zaraz wam pokażę. W ogóle, Michał, jeśli to oglądasz, tu jest wiadomość do stwórcy moda. Ten mod o wiele bardziej obciąża grafikę, znaczy się same kolory obciążają mnie niż kolory i zmiana kontrastu. Nie wiem dlaczego, ale tu mi spadło około 10 FPS-ów, no chyba, że to przez te drzewa, co są wokół. No i postanowiłem, że sobie, że zostawię tego mojego Skyline'a w takim oryginalnym tuningu. Znaczy się po prostu z poszerzeniem i tak dalej. Szkoda, że się nie da tego zdjąć, ponieważ miałem jeszcze taką jedną wersję i ją sobie może później zrobimy. Po prostu, żebym miał obie wersje zrobione. No ale w każdym razie mamy 300000 kasy na to, żeby sobie tej kasy w grze, żeby sobie po prostu wydać i mniej więcej tutaj jej użyć. Także tu jestem zadowolony. Powiedzmy sobie to wyzwanie tutaj, o, tu mi się nie będzie naliczało, żeby sobie zdobyć jakieś tutaj części jeszcze do naszego Skyline'a na początku tuningu. No i ogólnie chciałem powiedzieć również, co chciałem jeszcze powiedzieć, coś tam miałem takiego ciekawego w miarę, że chyba wiem, skąd mam te kredyty. Wiecie co, te kredyty mogę mieć z takiego miejsca, że ja miałem problem ogólnie, ponieważ kupiłem sobie Skyline'a, znaczy Skyline'a, kupiłem sobie R35, R35 to już chyba nawet nie jest Skyline, a ja miałem je dostać za darmo na tym normalnym koncie i kurczę, dlaczego? Mówię sobie, co ja takiego zrobiłem? No i napisałem do nich, że właśnie takie coś się stało, że nie dostałem tego GTR-a i tak dalej, no i z tego powodu miałem dostać kredyty, no ale nie 300000, a 30, więc no, słuchajcie, no może akurat się coś takiego stało, jeśli to było celowo, to bardzo dziękuję twórcom, aczkolwiek szczerze powątpiewam, także do naszego punktu misji, którą sobie teraz będziemy jechali, zostały tam kilometr, więc jest w sumie bardzo blisko. No i tak w zasadzie to przyjemnie, słuchajcie. I tak sobie w ogóle wykminiłem dzisiaj. Patrzcie, bo ja mam jutro sprawdzian z pompek na WF-ie, co nie? No i pompeczki tam sobie śmigam w domku. No ale sytuacja jest taka, że no pompki jak się robi, co nie? To jak ktoś jest ciężki, a jestem ciężki, to robi mu się trudniej. No a za to jak ktoś jest lekki, a ma dużo siły, to robi mu się oczywiście łatwiej. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Właśnie sobie to przekminiłem w postaci auta, co nie? Że jakbyśmy mieli auto, które waży 1000 kilo, załóżmy, i by miało 500 koni, a jakby ważyło 2 tony, co nie? I by miało 1000 koni, to szybciej by jechało to, które by miało, ważyło 1000 kilo, co nie? Pomimo, że byłaby taka sama proporcja, co nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie, no, tak się dzieje w życiu, no i no, zresztą też moment obrotowy, prawda? Tu by miało duże znaczenie. A my teraz wejdziemy sobie w misję o nazwie Po testach. Alex. Alita, what's up? We need to meet. Bring your new ride. I've been thinking. Shiv sent a lot of guys after Cam in the last few years. They all disappeared. Do you understand? He's dangerous, I get it. He's a killer! I want what you want, but I don't need your blood on my hands. Show me you're good enough to take down Cam, beat me and my boys, or I'm out of here. W ogóle jakieś gwiazdki się pojawiły, słuchajcie, koło tych całych medali. I ona mi mówi, że ja tutaj ich wszystkich pokonał. Proszę was, ja tutaj ich mam normalnie na śniadanie, ich zjadam. O,
Proszę was, ja to ich wszystkich normalnie zjadam razem z bułką, z masłem i z szynką i z serem żółtym. No proszę, pięknie, jeszcze tutaj mi pociągi zaczęły jeździć. Okej, no więc mamy taką trasę, za nami jedzie bardzo mocna w tym momencie Alfa 4C? 4C, chyba 4C, tak myślę, tak, to jest 4C, a 8C jest taka bardziej opływowa. No i my musimy sobie Skyline'em tą Alfę pokonać i w zasadzie, no, nie jeździłem w Dekru bardzo dawno, ale mniej więcej jeszcze ogarniam, jak się jeździ w tej grze, więc wydaje mi się, że tu wszystko się uda. Oczywiście sztuczne przyspieszenie botów to żadna dla nas nowość, aczkolwiek boty wcześniej były bardzo słabe i ostatnio zostały troszkę zupgrade'owane, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze mi się to wygrać mniej więcej uda. No w każdym razie liczę na to, szczerze powiedziawszy. I dobra, okej, słuchajcie, Alita zaliczyła w topę i tu nie z chłopakiem, tylko z ścianą, czy tam z słupem jakimś tam. I więc my w tym momencie musimy sobie tutaj troszkę ich porobić, ciekawe czy za nami pojadą. O, świetnie. No i trzymamy się wewnętrznej, w tym momencie jedziemy sobie prosto, także fajnie, słuchajcie, dawno nie nagrywałem kariery w Dekru i jestem z tego powodu zadowolony, że mogę coś tutaj dla was, jakiegoś rekorda zrobić. Ogólnie i tak zacząłem nagrywać, znaczy jak zacząłem nagrywać, to zacząłem dostawać SMS-y i w ogóle i po czasie się okazało, że wiecie, minęło tam te 15 minut i sytuacja się stała nie mówię, że oni są za mną, nie, bo jakiś samolot czy... Bo tak zaczęli do mnie pisać, a to helikopter, no i wiecie, no i się okazało, że wcale nie mogłem zacząć nagrywać. Ten helikopter nam tutaj troszkę poprzeszkadzał, ale no muszę pokonać tą Alitę, co nie? No więc myślę, że trudno nie... Co, ty już za mną są? No nie, to ja muszę tutaj troszkę przynitrować. No ale mniej więcej się udało. No i tak, no w miarę prosto, no trudno chyba nie było tam, tylko na początku jakoś tam je wyprzedzili, ale ogólnie to polecam wyścig. Nawet fajnie wygląda to czerwono-czarne wnętrze i 24 poziom, świetnie. I patrzcie, wszystkie twoje pojazdy zostaną ulepszone na pierwszy poziom, czyli każdy samochód jaki mam. I na przykład miałbym, no na pierwszy poziom to nic super, ale no miałbym na przykład samochód w ulicy, no i nie, miałbym go stuningowanego na pierwszy, no nie, to w zasadzie to po co to jest na pierwszy poziom, przecież każde auto jest początkowo na pierwszy poziom, no ale to nic, no okej, jest złotko, jest skrzynka, skrzynia biegów, świetnie. No i tak punktami, no to za bardzo nie zaszalałem, więc może nie będziemy sobie tego sprawdzać, bo tylko się pogrążam. Good enough? Behind the wheel, maybe. I'll help you, but I'm serious, Alex. Cam will kill you if he has to. Are you prepared to do the same to him? I don't know. You better think on that. W ogóle jaka porozbijana była, co nie? O, super, siła doświadczenia. I w ogóle chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Ta gra wygląda... Nie, no już mam 60 FPS-ów, czyli to chodziło o tamte drzewka. Ta gra wygląda o wiele, ono dosłownie pięknie, patrzcie, dosłownie cudownie wygląda na lepszych kolorach. No w zasadzie to... Jeny, no naprawdę, gdyby ty... No bo to jest oryginalnie teraz, patrzcie. To jest wszystko, no dosłownie... O, jeny, jak ta gra jest świetna. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Widzicie, mam karbonową maskę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że do nowych samochodów już to dodają, ale do starych samochodów w Dekru tego nie było. Mianowicie... no nie można sobie wziąć oryginalnej maski bez żadnych wlotów i tak dalej. No tutaj chyba byłoby ich z 50, myślę. Nie można sobie wziąć, tylko można sobie wziąć oryginalną arę, ale karbonową. I w pewnym momencie nagle tutaj mi zniknęły wszystkie trafole. Trafiki znaczy się. Naprawmy sobie Skyline'a i zobaczmy, gdzie musimy teraz się tutaj pojawić. Gdzie musimy się teraz przenieść. Naprawiłem go czy nie? Bo nie wiem w końcu. Aha, dobra. Więc w takim wypadku, czy mamy jakiś wyścig w ogóle w Miami? Mamy wyścig w Miami, ale w przyrządku Canaveral. I tutaj jest potrzebny nam, gadanina jest potrzebny nam, nasze Camaro jest nam potrzebne. I w zasadzie nie mogę tutaj sobie dojechać w żaden sposób, znaczy się w żaden łatwy sposób, więc czeka nas droga z tego punktu. Zobaczymy sobie, wyznaczymy sobie tam drogę. O, w taki sposób. No, tutaj mi ktoś nawet przyjechał. I polecimy, no to super. Zobaczmy sobie w ogóle, ile zostało tych kilometrów z tego miejsca, w którym stoję. Zostało 8 kilometrów. I ile zostanie, jak się tam teleportuje na tą autostradę? Czy może tu się teleportować po prostu? A może tu się teleportuje, tak bardziej miejską drogą będzie, myślę, przyjemniej. Tak, o, jeszcze zaczniemy sobie na moście. Także myślę, że tak będzie troszkę fajniej. I zostało nam 5 km. No to 5 km się przejedziemy, pozwiedzamy miasto. Sprawdzimy, jak tu się mają widoki całego miasta. No i w zasadzie to sytuacja jest całkiem śmieszna, dlatego że to jest chyba najdłuższa seria na moim kanale i ona będzie taka długa, dlatego że no ja nie spieszę się z tymi odcinkami. Nagrywam wszystko powoli, ale mniej więcej tu wszystko wam pokazuję i tak dalej. No mógłbym tak lecieć misja za misją, nie jeździć, nic nie gadać,
oglądać i tak dalej, tylko po prostu cisnąć, ale czy by to mi się podobało i czy wam by też to się podobało? No jednym by się pewnie podobało, tym co tylko są za samymi misjami fabularnymi, ale no ta gra jest do eksploracji, słuchaj, to jest gra w ogóle, ja to bym nazwał The Exploration, a nie The Crew, bo w zasadzie tu nikt się tym... No dobra, jak gracie z ekipą, to tak, ale no jak ktoś jeździ sam, to przecież... Nie wiem, większość osób, które znam, to powiedziało mi, że tak, no The Crew to jest zbugowane i w ogóle... No słaby w ogóle, nie, ale nie polecam, ale, o Jezu, ale mapka to jest, Karo, mapka to jedno, takiej mapki to ja nie, taką nie widziałem w życiu, takiej mapki to ja, taką mapkę to ja bym chciał naprawdę i to taką mapkę, no naprawdę, w każdym Need for Speedzie chyba by się taka mapka przydała. Wtedy mogłyby ze sobą konkurować właśnie tą grywalnością i tak dalej, można byłoby porównywać, bo teraz w zasadzie nie ma praktycznie porównania do The Crew, praktycznie, jakieś tam niektóre są, z takiego powodu, że po prostu ta gra, no, ma tą mapkę, prawda, i bije wszystkie, nawet GTA 5 na głowę, co jest niezłe, no nawet ta Forza tutaj nic nawet nie dogoniła, jeśli chodzi o mapkę. No i chyba, o, wiem co my tu będziemy robili. Kojarzycie takiego Mini Coopera, takiego co tak sobie zapierdziela, taki chyba zielony? No to teraz już go zaraz nie będzie. Alex, I've got a lead. Cam's number two guy runs contraband around the glades. You want to introduce yourself? Kinda hard, maybe? I can do that. Do you see him yet? Yep, and he's seen me. Time to introduce myself. Podstawa poznawania nowych ludzi to uprzejmość. No a my musimy w tym momencie poznać nowego przyjaciela, słuchajcie. I on sobie tak tutaj jedzie i musimy go po prostu, no świetnie, ja tak lubię poznawać nowych przyjaciół. No dosłownie jestem, no, zachwycony, tak bardzo lubię, szczególnie jeszcze jak jeżdżą sobie takim małym Mini Cooperkiem, przypierdkiem. A tu w ogóle o nie, teraz to, jeju, teraz ta policja taka troszkę ala Colin O'Leary się tu pojawia, no więc teraz policja w grze się bardzo zmieniła, no i w zasadzie, no niech będzie, nic się takiego złego chyba z tego powodu nie dzieje. Także no, cześć, miniaczu, ja jestem Karol i chciałem ci powiedzieć, że cię teraz... No, chciałem mu powiedzieć, że go zniszczę, ale chyba mi się tak, nic mu nie zadałem w ogóle, no to super, to no... Udało mi się, no można powiedzieć, że tak, że rzeczywiście mi się udało. No to co, robimy sobie to na brąz, czy w ogóle nas, no na brąz, na nic gorszego się nie uda zrobić. Na szczęście policja nas tu nie może teraz żadnymi szokami, nie szokami uderzać. Ojej, dobra. Jeszcze raz dostał, świetnie. Co to za w ogóle tutaj jakieś odliczanie, jakieś raptory mnie tu w ogóle, nie, no co to, idź stąd. No nie. No nigdy mnie tu policja nawet nie przyłapała lekko. Miniaż troszkę zwolnił. No i teraz trzeba go gonić dalej. No to gonimy go dalej, słuchajcie. No trzeba się przedstawić. Już powiedziałem, że jestem Karol. A teraz powiem, że o, dzięki za popchnięcie. Jestem Karol tutaj. Jej, popchnął się. No świetnie. Taki fiko. O, super. Jakieś tutaj widzę palemki. Świetno. O tak. Jeszcze się wyprostowałem. Także jest super. I 25 level, jest świetnie. No i boże, no takie, no prawie 26, także widzicie, misja jest całkiem ważna, srebro, więc w sumie nie poprawiamy sobie już, bo wiele nam to nie zmienia, no czy, no dobra, po co ja to sprawdzam? W zasadzie mogłem to zrobić na pierwszym zderzeniu, ale to nic. Do you know who I am? Cam's gonna kill you. You don't work for Cam anymore. You run with the 510s, understand? You serious? Cross me and find out. Przestrasz wiele ptaków. No... No okej. Okay. Awansuj do poziomu 25. Dwa osiągnięcia i teraz właśnie widać, co zrobiła nasza modyfikacja graficzna. Spójrzcie na tą zieleń. Ona jest dosłownie... miodzio. No do, nie, ja to się będę jarał tym modem dosłownie do końca The Crew. No po prostu... Wow, bardzo mi się to podoba. Nawet zrobimy sobie test jazdy po linii. Nawet, mimo że za bardzo dzisiaj się nie trzymam żadnej linii i w ogóle z tym padem jestem nie za bardzo tutaj dzisiaj polubny, dlatego że, słuchajcie, ostatnim razem jak nagrywałem luźny tuning, no to tak cały czas mi się odłączał ten pad, znaczy, no tak, no i tak mi się odłącza, ja mówię, kurde, no co jest, no jest, byłem zły. Ja mówię, wiecie co, to może być wina tego, kabelka, co nie, więc to sobie ten kabelek tak...
i podpiąłem sobie kabelek od telefonu, co nie, bo to jest ten sam kabel do podłączenia, co jest w normalnym USB, prawda, telefonowym. No i co się okazało? Tak jest, dokładnie to była wina kabelka, który był nowy, nowy kabelek, no i niestety. Niestety się okazało... O, super. No, o, no to... No, jaj, super, świetnie, no. Stanąłeś w idealnym miejscu. No, ale jakbym... Tak naprawdę mogłem go wymieniać, co nie? No więc okej, kontynuujemy. I mamy nową część. I nawet sobie naprawimy Camaro, żeby nie było jakieś tutaj zniszczone. Choć myślę, że bardzo zniszczone nie jest. No, 110 baksów, no to tak bym powiedział, że nawet, nawet. I co nas tu jeszcze dzisiaj czeka? Jakie tu misje jeszcze dzisiaj nas czekają? Techniczny knockout i wkład własny. Ojej, wkład nie, to nie brzmi dobrze. Więc przejedźmy się tutaj tą prostą dróżką do technicznego knockoutu. Ramit K, jakiś Ramit tutaj z nami będzie się ramował, hehehehe, dobra. Więc wyjedźmy sobie z tego tutaj piasku. Chyba, aha, no wiedziałem, że się będzie z nami ramował, rzeczywiście chciał w nas wjechać. I pojedźmy sobie do następnej misji przez kolejny tutaj jakiś fajny obszar na mapie, przynajmniej mi się wydaje, że tu może być ciekawie. I co my tu w ogóle mamy? Jakieś tutaj fabrykę czegoś? No można powiedzieć, że to jakaś fabryka. Przynajmniej tak mi się wydaje. No jakiś tutaj młynek, coś tam, więc okej, no jedziemy sobie teraz, możecie dalej podziwiać uroki mapki i wydaje mi się, że gdzieś koło 4-5 km zostaje do następnego punktu. O czym moglibyśmy jeszcze porozmawiać przez tą dróżkę? A może porozmawiamy sobie o urokach i nieurokach technikum, słuchajcie. No więc ja, kiedy byłem w gimnazjum, to pamiętacie, dla stałych widzów, ci, którzy pamiętają, no, często opowiadałem wam o różnych rzeczach z dziewczynami tam z gimnazjum, no bo ja mimo wszystko zawsze w gronie kobiet się, znaczy nie, że dobrze się czułem, tylko po prostu, no, lubię z dziewczynami tam rozmawiać i nie tylko rozmawiać, no, każdy wie, o co chodzi. No i tak z tymi dziewczynami różne miałem rzeczy do czynienia, no a teraz jestem w technikum, no, męskim. Nie ma czegoś takiego, że jest podział szkoła męska-żeńska, ale no akurat w klasach moich, pierwszych, no to, to dziewczyn tak jest, no, prawie nie ma. Naprawdę, prawie dziewczyn nie ma, no a nie wiem, jest 4 są, 5 może jest, a ogólnie w szkole jest 20 dziewczyn i 1000 mężczyzn. Także, no nie wiem, jak taki chłopak, który się interesuje dziewczynami, tak szczególnie, jakby mógł się znaleźć w tej sytuacji. W każdym razie mi nie jest zbyt przyjemnie. No i niestety, znaczy właśnie chłopak, który się nie interesuje dziewczynami, no to już jest z nim coś nie tak. No ale w tym momencie, no mi jest przykro, przykro, nie podoba mi się to, bardzo nawet, tak no nie fajnie, no, no, no nie, no po prostu nie podoba mi się i koniec, no i źle to przeżywam i muszę, nie wiem. Nie, no nie jakieś tam red tuby, ale no po prostu, czy też, ale no wiecie, o co chodzi. Po prostu nie przejrzyj części, tylko wyposaż. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Na przykład mam bardzo ładną panią wychowawczynią. Wychowawczyni, o, 80 km po drodze wersją wyczynową, świetnie. I pojazd do 400, no do poziomu 400, o. Także jesteśmy już prawie przy misji i pamiętam, że tą misję ostatnio sobie poprawiałem chyba Aventadorem. Kiedyś, bo tu fajna scenka jest. I jest to misja o nazwie oczywiście techniczny knockout. No w sumie tu wcale nie chodzi o żaden knockout, że niszczenie, ale o tym się zaraz przekonacie. Alex, if you want to earn a rep with the serious drivers around here, I know just how you can do it. I'm all ears, Alita. Head to the location on your GPS. Bring your A-game. He's feared and respected. Feared because he makes men disappear, respected because of what he can do behind the wheel. This is Cam's run. The time he set on this route is insane. Think you can beat it? I'm gonna find out. Don't just beat the record. Jakiś tam insane, niesamowity. Tak to ja słyszę codziennie, jak słuchajcie, idę po klatce, słuchajcie, schodowej i wchodzę do sklepu po bułki, proszę was. Nawet niech się nie ośmiesza ten Cam, ja go tu normalnie robię go na freestylu, nie? Zaraz go tu pojadę, bo on po wojaku to jechał, to gorzej pojechał, co nie? No a tak szczerze, no to wydaje mi się, że ten rekord wcale nie jest taki insane, niesamowity i po prostu się tu z nim elegancko rozprawimy. Trzeba tylko blisko wewnętrznych się trzymać i nawet sobie nadrobimy czas. No właśnie to używanie hamulca przydałoby mi się jednak
troszkę bardziej opanować właśnie na tym moim padzie. Mianowicie zawsze naciskam po prostu zawsze przyciskam do końca przycisk, a tak naprawdę mogę sobie tutaj to pulsacyjnie używać i wydaje mi się, że to by było przyjemniejsze. Trzymałbym się bardziej linii, która też nie jest dokładna, bo swoją linię myślę obrałbym bardzo podobną. Aczkolwiek zawsze ta linia troszkę nas naprowadza, a nawet kiedy jest ciemno, no to z jednej strony nam razi po oczach, a z drugiej strony daje nam troszkę większy pogląd na całą mapę i na to, jak daleko możemy się wysunąć, prawda, na przykład w zakręcie, no bo ta linia nie wyjdzie nam za... Znaczy są błędy linii, ale w takim typowym wyścigu nie wyjdzie nam za miejsce, do którego jakby nie mielibyśmy dostępu, czyli załóżmy za tą całą, no, barierkę. No i chyba o to chodzi właśnie, teraz lekkie skrócenie sobie przez ziemię. No i tutaj widzę fajnie słońce przez te drzewka czasami wystaje. Nie żeby mnie raziło po oczach, tylko tak no nawet okej jest. Bardzo kręta trasa, no nie ma się co się dziwić, że gościu tu rekord zrobił, bo może nikt inny nie chciał tu jechać jak taka kręta trasa, ale taka kręta trasa byłaby idealna, wręcz cudowna do driftu i taki no uphill, no teraz idziemy sobie uphill, ale downhill też, no wiecie, oglądam anime Initial D, więc tak jestem przyzwyczajony do tych określeń, fajnie by to tutaj wyglądało, fajnie, no ciekawie, zdecydowanie interesująco by się to oglądało, więc może coś tutaj kiedyś nagram, teraz chyba przechodzimy sobie w downhill. Kurczę, fajna trasa, rzeczywiście, ma dwa rodzaje jakby, dwa rodzaje tras, ponieważ łączy uphill z downhillem. Jak aktualnie, jak oglądałem sobie właśnie to anime, to w tym anime była taka możliwość, że Keisuke, czyli taki, co jeździ RX-7, taki jeden z uczestników Project D, właśnie on miał możliwość zmierzenia się z R34 VSPC-M2 NUR, w uphillu i w downhillu, kiedy on zawsze jeździł w uphillu, no i w downhillu, dzięki downhillowi chyba wygra, znaczy się wygrał, właśnie, dzięki downhillowi wygrał, no tak, przecież już skończyłem to oglądać, już myślałem, że nie skończyłem i coś ominąłem, ale tak, udało mu się wyprzedzić po zostaniu wyprzedzonym przy nawrocie, ponieważ tam była trasa taka, że po prostu, ojej, że był nawrót i oni musieli później jechać po prostu w dół. No, po pojeździe w górę. Powiem wam, że ta trasa wcale nie jest taka krótka, bo w zasadzie jedziemy sobie tak, jedziemy, no i ta misja troszkę trwa, powiedziałbym, że nawet, ale cały czas jest taka sama trasa. Prawa, lewa, prawa, lewa. Chyba nie było dwóch takich samych zakrętów w prawą bądź w lewą. No ale to nic, musimy jakoś tutaj mniej więcej to kontrolować i w zasadzie ta linia ma jeden błąd, mianowicie ta linia ma taki błąd, że pokazuje nam hamowanie optymalne dla jakby... ogólnie dla aut, a my wiemy, że jeśli możemy sobie na pełnym gazie wjechać wężej, no to będziemy mieli lepszy czas. Więc to trzeba brać pod uwagę, bo tutaj akurat model symulacyjny jazdy nie jest, więc trzeba sobie to brać pod uwagę i jesteśmy przy samej mecie, no 40 sekund czasu, myślę, że to jest odpowiednie pobicie jego wyniku, tak mi się przynajmniej wydaje. No i właśnie my sobie teraz jechaliśmy z Skyline'em V-Specem, także okej. Okay. No i super. 26. O, i tutaj wszystkie auta dostają ulepszone na 4 poziom, czyli jeśli już były na pierwszym poziomie, to dostaną takie części, żeby miały po prostu te części poziomu 4, czyli każdą część poziomu 4. No, czyli im więcej aut mamy od początku gry, tym więcej będziemy mieli później ulepszone, aczkolwiek jak się później dowiadujemy, wcale możemy sobie kupować, po prostu kupować te lepsze wersje i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj nawet jestem w tej czołówce składu z moich znajomych, także jest okej. Okay. A keg. Liar. Man, once this gets out, every driver in the state's gonna be looking out for you. A nie kaszka z mleczkiem? W ogóle co ten łoś? Patrzcie, ten... A tu merda ogonkiem, patrzcie, wszedł nam w kadr. I scenki też super wyglądają z tym modem. A to ten łoś w ogóle mi ucieka tej. Ja to nie wiem, czy mam go gonić, czy to jakiś... A on lata w kółko w ogóle, nie wiem co ten łoś w ogóle, wszedł mi w kadr, teraz mi tu ucieka, a może on po prostu, że paparazzi jakieś, że tu go kameru... Dobra, nie kamerujemy tego, także okej. Okay. Jesteśmy sobie przy Pine Island i jesteśmy bardzo blisko wkładu własnego, więc ustawiamy sobie znacznik i szybko się tam udamy, no chyba, że nas nie pokieruje nas na szczęście po szutrze, po offroadzie. Więc to ostatnia już droga dzisiaj do misji i będziemy się zaraz tutaj żegnać po tamtej misji. Oczywiście tamta misja będzie hehe misją pożegnalną. Fajnie mi się, przyjemnie mi się nagrywa i nie spodziewałem się, że kiedy sobie tak siądę i zacznę nagrywać to dekru, to będzie mi tak fajnie.
i nienawidzę tego słowa w sumie, bo cały czas go używam. Także nie spodziewałem się, że z taką przyjemnością będę po prostu mógł dla was komentować ten gameplay, bo tak podszedłem do tego tak, no kurde. A właściwie to ja nie powiedziałem tego, dlaczego akurat teraz jest odcinek z kariery. No bo zrobiłem głosowanie na grupce i łapka w górę to był like to był odcinek z normalnej kariery, a serduszko to był odcinek z Colin Unit i mniej więcej tam różnica jest chyba 3 głosów, no ale te 3 głosy przeważyły za tym, że jest właśnie odcinek z kariery. Oczywiście z Colin Unit też będzie i Luźny Tuning też, to jest chyba jedna z waszych ulubionych serii, w każdym razie ja Luźny Tuning też lubię robić. Patrzcie, gościu sobie zrobił tak tą alfę, jak ma ta Alita, no dokładnie, tak samo praktycznie, więc no spoko, nie oceniam, nie hejtuję. Okej, Nashville, jesteśmy w Nashville i słuchajcie, mamy tą naszą misję. Także na grupce odbywają się takie głosowania, zapraszam was na moją grupkę, tutaj jak rajdowcy, jeśli ktoś nie wie. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej mojej grupce ciekawego? No często są tam różne, często możecie na niej decydować. Co to się stanęło? Dostałem słupem telegraficznym. Często możecie na niej decydować o tym, jakie będą odcinki i tak dalej, często was pytam, więc też może by się wam to przydało. I hear you've been looking for me. Cam, how'd you get this number? Don't concern yourself with that. I'll be at this location. Don't make me come after you. You get the same choice I gave everyone else Shiv sent after me. Disappear tonight, or disappear forever. It's not happening. It's gonna be real fun taking you apart. Podoba mi się, że w grze zrobili gościa, który ma fajny styl robienia, znaczy fajny, ma niezwieśniaczony styl robienia samochodów, bo zazwyczaj tak średnio im to wychodziło, a ten Cam ma każdy samochód tak biały, właśnie ten biały kolor, tą czarną naklejkę, no i gdyby nie ten spoiler z tyłu, to w ogóle by wyglądał świetnie, no ale musieli tutaj pokazać, że mają dobrą modyfikację samochodów. Dobrą, nie dla każdego w każdym razie, ale podoba mi się ten tuning jego Porsche'owy czy tam Roof'a i chyba troszkę za bardzo przeważamy nad naszymi przeciwnikami, ponieważ w tym momencie nie mają z nami troszkę szans, jadę sobie tak samotnie i nie wiem, a może po prostu ja jestem wyćwiczony już troszkę po dzisiejszym odcinku i dlatego mi tak dobrze idzie. O, już mnie dościgają, okej, więc pochopnie tutaj rzekłem to i Tombat, czy tak się to nazywa? Chyba tak. Tak było przynajmniej chyba w Kolinie, jak się słuchało. I patrzcie, kto nas dogania, Cam, także... O, może byś tak spadał do lasu, jakbyś tam... Nie no, myślałem, że go zepchnę, bo kiedyś się tak dało, że jak się lekko pchnęło bota, to on jechał w tą stronę, co chcieliśmy i w każdym razie mógł wlecieć na przykład w takie drzewko i się tam wywalić albo latać nad nami, także różne były możliwości z tymi botami. No i ogólnie, słuchajcie, ostatnio sobie oglądałem taki filmik z Ubisofta z ich downgrade'ami graficznymi. Co to się dzieje, słuchajcie, no na szczęście The Crew nie zostało downgrade'u, tylko wręcz przeciwnie, upgrade. Aczkolwiek niektóre rzeczy z poprzedniej części mogłyby tu przejść, dlatego że wtedy The Crew wyglądałoby jeszcze lepiej, tak jak na przykład oświetlenie i tak dalej. Myślę, też by było lepsze, aczkolwiek tekstury niech zostaną takie, jakie są. W każdym razie można byłoby nad tym pomyśleć, żeby oświetlenie ze starego The Crew wziąć i takie niektóre efekty. No i na przykład ciekawe, jakby w starym The Crew wyglądały efekty pogodowe, co nie? No ale teraz The Crew wygląda bardzo dobrze. Za to po tym, jak wygląda Watch Dogs, jak wygląda Watch Dogs 2, The Division, jak wygląda, no jak wygląda... Nie wiem, tam mnóstwo było tych gier, no chyba, że nie. No słuchajcie, strasznie, no aż mi przykro, że tak zrobili, dlatego że nie, ludzie oglądając te zwiastuny z E3 szczególnie, czy też po prostu ten gameplay z E3, no jak sobie tak oglądali, no to pewnie myśleli, kurczę, jakie to musi być świetne, jak ta gra będzie pięknie wyglądać, to wiecie, to nie jest takie, że to jest downgrade tylko na PC-cie, tylko downgrade'y są na konsolach nawet, co jest dla mnie, no też wielkim zaskoczeniem, między innymi widziałem downgrade, co tam było zdowngrade'owane, no nowe Watch Dogs 2, co nie, było downgrade'owane. Szczególnie było to widać po scenkach i tak dalej, te postacie miały takie piękne szczegóły na tych scenkach tam na E3. A później to nie wiem, no kurczę, aż widzicie, wpadłem w drzewo z tego całego mojego, z tej całej mojej rozpaczy. Także dobra, tutaj taki nawrót, więc troszkę sobie zahamujmy i lecimy full gas w dół dalej na Nitrze. Nitro jest dobre do prostowania ogólnie w tej grze, jeśli chcecie sobie wyprostować, gra was to nie wiem, zacznie wam auto troszkę tak... No nie wiem, majtać prawa, lewa, to puśćcie sobie załóżmy tą gałkę albo ustawcie sobie w określone miejsce, żeby wam tylko auto nie obróciło.
i dajcie sobie nitro. Nitrem można fajnie prostować i też fajnie utrzymywać drifty. Nawet jak mamy samochód, który średnio driftuje. Więc okej. Zostało nam 3 checkpointy. W sumie to już 2. No i jesteśmy całkiem blisko mety. Pamiętajcie zawsze, że jeżdżąc w offroadzie musicie sobie skracać. Po prostu offroad jest od skracania, tak samo jak ride. Ride'em to w ogóle trzeba skracać, ale offroad to jest taka szczególna specyfikacja do skracania. Gdziekolwiek możecie, skróćcie sobie lekko, lekko bądź bardziej zakręt. To widzicie, teraz sobie wyprostowałem właśnie nitrem. Więc jesteśmy przy jakiejś tam dzielnicy fabryk i udało nam się wszystkich tutaj pokonać. No i w sumie na chillku, co nie? Elegancko, na luziku. I wyzwania ukończone, super, świetnie. No i teraz wszystkie auto na trzeci poziom, przed chwilą były na czwarty, no ale to okej. Także złoto, bardzo się cieszę. Okej, świetnie. No więc słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał, że zostawicie oczywiście łapkę w górę i że chcecie więcej. To jest też ważne, te łapki pomogą mi dotrzeć do większej ilości osób, oczywiście, no i też zachęcą mnie troszkę bardziej. Słuchajcie, jak jest ich dużo, jak w ogóle jest takie, nie wiem, miałem taką swoją wewnętrzną granicę, to jest ta stuwa, co nie? Jak jest stuwa, to jest miodzio. Po prostu, tak już mi się podoba i też przy tej ilości subskrypcji to jest dla mnie wystarczające. Za to, kiedy wyświetleń jest dużo, to też jest jakieś tam pokazanie, że jednak ludzie chcą mnie oglądać. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie oczywiście tą łapkę jeszcze raz. To jest taki typowy mój tekścik, więc muszę go zawsze powiedzieć. No i mam nadzieję, że odcinek cały też jakoś tam wam przebiegł. Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie w komentarzu. I do następnego. Następny chyba będzie luźny tuning. No a jeśli nie, to kariera z kolejnej linii. Też piszcie, co o tym sądzicie. Także do następnego. Cześć! Not bad, but it takes more than one race to own the South. I guess I'll see you soon.